Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji autobusu spod szyldu MPK ZTM Rzeszów. Jest to Solaris Urbino 9 LE Electric. Ten konkretny egzemplarz o numerze taborowym 116. Z danych podstawowych technicznych jest tutaj na pokładzie, jeżeli chodzi o napęd, jest tutaj na pokładzie silnik trakcyjny centralnie umieszczony tuż za tylnią osią o mocy 220 kW. Do mocy może wygenerować moc maksymalnie do 220 kW oraz baterie trakcyjne o pojemności 280 kWh, co sprawia, że ten autobus tutaj w zależności też od, oczywiście od kierowcy, od rekuperacji, czyli odzysku energii z hamowania, może przejechać od 200 do 300 km, to też w sumie dużo zależy od kierowcy. Co mogę powiedzieć z zewnątrz o tym autobusie? Jest to wersja poliftowa, no tutaj od wersji przedliftowej kartonów różni się tym, no, że ma tutaj dwie lampy. To już omawiałem to w przypadku prezentacji technicznej gazowej wersji, elektrycznej też w sumie, wersji przegubowej Solarisa poliftowej. Także możecie sobie zobaczyć w tamtych prezentacjach. Co się rzuca też w oczy, nie przychodzą ostatnio, jak przychodzą nowe autobusy, to przychodzą z szybą dzieloną. Tutaj mamy szybę panoramiczną. Sprawia to, że w przypadku rozbicia takiej szyby jest ona droższa w wymianie. Ale widocznie tutaj ZTM poszedł w takim kierunku. Wejdźmy sobie do środka, bo dzisiaj jest niesamowity wiatr, niesamowicie na zewnątrz wieje i tutaj w środku będzie mnie na pewno lepiej słychać. W tym autobusie całościowo jest 27 miejsc siedzących. Widać tutaj 4 miejsca z niskiej podłogi i kolejne 4 miejsca z niskiej podłogi, co daje 8 miejsc niskiej podłogi i 19 miejsc z wysokiej podłogi. Tu mamy stopień, mamy 2 miejsca z przodu i kolejna seria siedzeń już jest tutaj. Są 3 stopnie i po tych 3 stopniach wchodzi się na tutaj miejsca z tyłu z wysokiej podłogi. Co mogę powiedzieć o tym autobusie? Wrażenia z jazdy niesamowite. Autobus superancko wybiera wszelkie nierówności. Jest dynamiczny. Do 30 na godzinę zbiera się wolniej, ale mi się osobiście wydaje, a nigdzie tego nie zasięgałem porady, wydaje mi się, że to jest ograniczenie, ponieważ ten autobus jest krótki, ma ten silnik o mocy do 220 kW. Więc jest on dynamiczny. Do 30 na godzinę zbiera on się wolno, ale powyżej 30 na godzinę zaczyna on przyspieszać w niesamowicie szybkim tempie. Więc wydaje mi się, że jest to po prostu blokada tej mocy, żeby się przyspieszyć do konkretnej prędkości, żeby po prostu ludzi nie powywracać w tym autobusie, tak? Z wyposażenia tego autobusu mamy oczywiście wyświetlacz liniowy z tyłu na szybie. Ale jak już widzicie, na górze szyby nie ma tego wyświetlacza. I to jest też swojego rodzaju nowość u nas w autobusach w Rzeszowie, ponieważ wyświetlacz liniowy mieści się tutaj na dole. Koloru białego, co przyjęło się u nas w Rzeszowie, że elektryczne autobusy mają wyświetlacz koloru białego. Kurczę, ciepło jest, nagrzał się. No, nagrzał się przez wyświetlanie. Chyba, że od szyby, ale nie, bo szyba jest zimna. Nie, on się po prostu... Nie, on się nagrzał od słońca, bo jest metalowy. Co ja gadam? Zajawka, uspokój się. Więc numer linii na wyświetlaczu jest tutaj na dole szyby i jest numer taborowy 116. No, przepraszam. Co sprawia, że czasami się miłośnicy śmieją i tak jak dzisiaj jeździłem linię numer 32 na pierwszej części brygady bisowej, bo jeżdżę dzisiaj bisa, no to wyświetla się tu 32, tu jest 116 i tak się niby numer taborowy 32116 się pokazuje. No ale dobra. W momencie, kiedy sobie siądę tutaj, bo jak się wyjdzie na ten ostatni stopień i ktoś jest wyższy, no to trzeba tu uważać, żeby nie uderzyć głową o sufit, ale jak się siądzie, to tutaj spokojnie 2,5 szerokości dłoni się mieści. Tutaj mamy takie skrojenie tego
tych podsufitek, ze względu na to, żeby ludzie sobie mogli tutaj usiąść. Z drugiej strony jest to samo. Idźmy sobie w kierunku kabiny kierowcy. Daleko nie mamy. Tutaj mamy takie fajnie zamocowane poręcze. Ze względu na to, no żeby tutaj ludzie jak siedzą i jest ostre hamowanie, to żeby jednak można było się czegoś trzymać, bo jakby ludzie polecieli do przodu, no to koziołkujemy na dół. Jest to niebezpieczne, więc rurka fajna. Z drugiej strony jest taka sama rurka. Tutaj jak się wstaje z siedzenia, trzeba uważać i raczej stawiać nogę na tym stopniu, szczególnie gdy jest ciemno, albo tutaj, żeby nie stawać na krawędzi, bo można po prostu spaść. Dalej idziemy, widzę, że fabrycznie jest tutaj zamontowany zbiorniczek do płynu dezynfekującego od Pixela. Mamy oczywiście standardowo dwa kasowniki przy drzwiach środkowych, bo trzeba też dodać, że ten autobus jest w konfiguracji drzwi 1-2-0, bo z tyłu jest wysoka podłoga i z tyłu nie ma drzwi. Są tutaj na pokładzie dwa kasowniki, przy przednich drzwiach kasownika nie ma. Mamy tutaj wyświetlacz boczny, standardowo z koralikami i dwa wyświetlacze też standardowo pod sufitem, jeden tu i drugi tam. Ma ten autobus kilka mankamentów chorób wieku dziecięcego ze strony elektronicznej, takie jak na przykład jeden z mrugających LEDów podczas uruchomionego lewego kierunkowskazu, bądź no, przygasający ten LED podczas naciskania hamulca. Jest to do zobaczenia u mnie w filmie właśnie z tym autobusem właśnie z przejazdu, więc tam Was do tego filmu zapraszam, tam zobaczycie, o co w tym filmie, o co w tych usterkach chodzi. Ale to zostanie oczywiście wyeliminowane. Aktualnie jest końcówka grudnia, końcówka roku. W nowym roku ma tu przyjechać serwis Solarisa, bo nie tylko 116 ma z tym problem, również mają z tym problem inne nasze koziołki. Wrócę do drzwi. Drzwi tutaj są produkcji Bode. Od tamtej strony musiałbym czytać, wtedy by to było, nie byłoby to w lustrzanym odbiciu. Idziemy dalej. Tutaj biletomat w tym autobusie jest z przodu, ale popatrzcie. A nie, jednak jest kasownik przy przednich drzwiach. O, jak się schował, super ancko. Pierwszy raz mam do czynienia dzisiaj z tym autobusem, więc ja się go dopiero uczę. Także kasownik jest jednak przy przednich drzwiach. Biletomacik. A dlaczego on taki mały? Widać już pewnie dlaczego. Nie ma on miejsca na bilon. Nie można płacić w nim gotówką. Tutaj mamy slot do doładowywania kart miejskich. Tutaj mamy terminal płatniczy. Tutaj wypada nam bilecik. No i oczywiście ekran. Ale nie ma opcji płatności gotówką. Są to pierwsze biletomaty w ZTM, w MPK Rzeszów, w których nie da się płacić gotówką. Dobra. O szybie panoramicznej Wam tutaj już powiedziałem. Oczywiście szyba jest podgrzewana. To jest standard. I szyba jest też panoramiczna, dzięki czemu tutaj nie ma tego słupka na środku. I kierowcy też widzą, są w stanie zobaczyć więcej. Oczywiście na pokładzie tego autobusu jest klimatyzacja pełnopojazdowa. To już jest raczej standard w przypadku nowych autobusów, jakie zostają gdzieś tam produkowane. Autobus ten ma dwie opcje ładowania się. Ma opcję plug-in, czyli normalnie standardowo wtyczka, kabel oraz ładowanie z pantografu. No, tak jak u nas w Rzeszowie jest technologia odwróconego pantografu, czyli nie pantograf nie odbija z autobusu, tylko pantograf schodzi z ładowarki na autobus, więc tak samo jest technologia tutaj zrobiona. Więc oczywiście, jeżeli on pojedzie na taką linię, gdzie ta ładowarka będzie zastosowana, gdzie ta ładowarka będzie, no to będzie on mógł się ładować oczywiście też z sieci na mieście. Drzwi kabinowe. Jest tutaj troszkę zmian. Wyglądają one troszkę inaczej. Są one, że tak powiem, płytsze, a jest spowodowane tym, że autobus jest oczywiście mniejszy. Tutaj mamy schoweczek. Ta woda nie jest moja, ona tu już była, ale widzę raczej w niej jakiś płyn, bo ta ciecz się pieni w środku.
dokumenty do wozu. No i oczywiście takie wgłębienie tutaj na jakiś bilon, chyba żetony, no bo tu są drzwiczki, ale tak jak wiecie, my w Rzeszowie biletów nie sprzedajemy, bo są w autobusach biletomaty. Schowki wyglądają tak samo jak w przypadku innych Solarisów, więc tutaj wam nie będę omawiał. Tutaj ten schowek też z Solarisa został, plus wielki plus za ten schoweczek tutaj z tyłu. Takie też wgłębienie. Fajna po prostu półeczka. Można tu plecaczek włożyć, on się nie tarabani pod nogami za fotelem. Ten fotel można sobie dowolnie obracać i nie bać się o to, że gdzieś tutaj ten plecak jest i ten plecak nam ten fotel hamuje. Więc tutaj wielki plus za tą półeczkę. Ona mi się bardzo podoba i chętnie bym taką w swoim przegubie widział. Dalej, wsiądźmy sobie tutaj za kierownicę i przejdźmy do tego, co tygryski lubią najbardziej, oczywiście, czyli sam pulpit. Kurczę, świeci tak słońce, że tutaj się odbija. Nie wiem, czy będziecie widzieć cokolwiek w ekranie. Postaram się to tak nagrać, że jak włączę zapłon, to żebyście cokolwiek widzieli. Ale chodźmy tutaj od lewej strony. Góra, standardowo. Głośniki i oświetlenie kabiny kierowcy. Ten głośniczek, który nigdy nie wiem, do czego służy, on jest praktycznie w każdym autobusie. I tutaj mamy lampkę sygnalizującą ewentualny pożar w komorze silnika. No, w komorze, gdzie mieszczą się baterie trakcyjne. Tutaj mamy mikrofon. Mikrofon do komunikacji z przedziałem pasażerskim. I idziemy tutaj od lewej. Mamy tutaj wyłącznik awaryjny wysokiego napięcia 600 V. Tutaj mamy wyłącznik hamulca przystankowego, hamulca postojowego. I wyłącznik awaryjny prądu 24 V. Tego się raczej tutaj nie używa. Tutaj mamy komunikację z ładowarką, czyli żeby pantograf albo zszedł na dół, albo odbił do góry. Regulacja pulpitu oraz kierownicy i nagrzewnica dla kierowcy. Sterownik klimatyzacji, który już był omawiany wielokrotnie, więc nie będę go omawiał. Cup holder. Schowek prostokątny, w którym ja osobiście podczas jazdy trzymam telefon. W przegubie mam taki sam, jest to super rozwiązanie. Lewa strona, manetka świateł, świateł dziennych, świateł pozycyjnych, świateł mijania oraz świateł przeciwmgłowych przednich oraz tylnych. Trzeba również dodać, że tutaj jest czujnik zmierzchu, tak? Jest czujnik zmierzchu i na pozycji 0 są światła dzienne. Ale kiedy manetka jest w pozycji 0, no to oczywiście czujnik zmierzchu zarządza tutaj oświetleniem i w pozycji, i w porze wieczorno, późno popołudniowo-wieczornej te światła sobie sam załącza. Tutaj mamy ogrzewanie lusterek, tutaj mamy ogrzewanie szyby, ogrzewanie lusterek oraz ogrzewanie chyba szyby bocznej. No i drzwi również, bo widzicie te kreseczki w drzwiach, one, drzwi są ogrzewane. Tutaj mamy wentylację dachową, czyli wdmuchiwanie i wydmuchiwanie powietrza, światło awaryjne, moc oświetlenia przestrzeni pasażerskiej odpowiednio słabiej, mocniej, przygaszenie przedniej części przedziału pasażerskiego, żeby kierowcy światło się nie odbijało w szybie czołowej, oświetlenie kabiny kierowcy, dodatkowe oświetlenie kabiny kierowcy. I co? Odpalmy sobie zapłon. No, słychać, tam sobie hamulce pracują. Kurczę, no nie widać tutaj zbyt dużo. O, tak jak rękę tutaj przyłożę, to coś tam widać. Wygląd zegarów jest taki sam jak w przypadku miękkiej hybrydy oraz elektryków przegubowych, które przyszły do nas już w wersji poliftowej. Deska tutaj należy też zaznaczyć, że jest VDO. Wygląda tak samo jak na przykład w Autosanie, tylko wiadomo, że interfejs graficzny się różni, bo producent autobusu jest inny. Odpowiednio, tutaj mamy prędkościomierz, na górze mamy dwa poziomy, dwie belki, które sygnalizują nam ikonkami o jakichś błędach, ostrzeżeniach i tak dalej. Dolna belka to są temperatury, chwilowe zużycie prądu, zasięgi, to wszystko można, tym można regulować tutaj, chwilowe pobory prądu. Widzimy tutaj zasięg jeszcze 143 km. Ten autobus na tym naładowaniu może zrobić. No i przebieg całkowity w tej chwili 2074 km. Na dole mamy tutaj
stan naładowania baterii, napięcie akumulatorów 24 V, stan paliwa w zbiorniku do pieca Webasto, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że jest tutaj na pokładzie ogrzewanie Webasto spalinowe, zasilane olejem napędowym. I tutaj mamy temperaturę cieczy chłodzącej baterię. Trzeba też zaznaczyć, że w porównaniu do przedliftowych elektryków 12-metrowych, które mamy na zajezdni w ilości sztuk 10, tam piec spalinowy załącza się dopiero poniżej temperatury 5 stopni Celsjusza. Tutaj w poliftowych autobusach Solarisa, wszystkich, które przyszły, zostało to już zmienione. Ten próg został podniesiony o 5 stopni do góry. Czyli już poniżej 10 stopni Celsjusza załącza się spalinowy piec Webasto. I tutaj mamy wskazanie wybranego trybu jazdy. Tutaj mamy w tej chwili bieg jałowy. No i wskaźnik, który informuje nas o ładowaniu autobusu bądź rozładowywaniu baterii. I również, jeżeli działa rekuperacja, czyli hamowanie tego autobusu, podczas hamowania autobusu zadziała rekuperacja, no to wskaźnik wychyla się na ładowanie i wtedy jest odzysk energii z ładowania. Prawa strona. Jeszcze chwila, zamień. Prawa strona to oczywiście standard w postaci manetki kierunkowskazów, wycieraczek, spryskiwaczy do wycieraczek, sygnału dźwiękowego, świateł drogowych i w sumie to tyle. Prawa strona, standardowy grzybek charakterystyczny dla VDO hamulca przystankowego, przyklęk, równanie pojazdu po przyklęku, równanie pojazdu niezależnie od tego, czy pojazd jest podniesiony na wszystkich poduszkach, opuszczony na wszystkich poduszkach, czy przyklęknięty, to równanie pojazdu jest uniwersalne. Sterowanie wskazaniami komputera. Tutaj mamy podnoszenie pojazdu na wszystkich poduszkach i mamy automatyczny przyklęk podczas otwierania drzwi. Automatyczne zamykanie drzwi z fotokomórki, przyzwolenie. Pierwsze drzwi, drugie drzwi, trzecich drzwi wiadomo nie mamy, czyli jest zaślepka i otwieranie wszystkich drzwi. Selektor trybu jazdy od Wojta. Jazda do przodu, jazda do tyłu, bieg neutralny. Sterownik SRG 6000P. Sterownik w nowszej wersji z dwoma portami USB na pokładzie. Również jest tutaj pastylka, ale chyba w starszych 6000P również ta pastylka była. Nie jestem pewny. Wyjdźmy jeszcze na zewnątrz, mimo tego, że wieje. Pokażmy jeszcze ten autobus, obejdźmy go dookoła. Muszę sobie otworzyć drzwi. Może zademonstruję jeszcze właśnie, jak wygląda otwieranie drzwi i zamykanie tych drzwi, więc co? Najpierw pokażmy zamykanie. Tak się zamykają drzwi od BODE i otwierają drzwi od BODE. Ja osobiście chwalę ten tryb sygnału dźwiękowego podczas całego trwania całego procesu zamykania drzwi. Podoba mi się to, bo to jest jednak zwiększające bezpieczeństwo. Zamknę sobie te drzwi ponownie. Odpalę sobie przyzwolenie oraz automatyczne zamykanie drzwi. Wyjdziemy jeszcze na zewnątrz, zademonstruję działanie ciepłego guzika. Pokażę Wam również klapę. Otworzę Wam klapę, pokażę Wam, co się tam dzieje z tyłu pod klapą. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy programować. Nie, nie będę włączał, bo bym Wam pokazał tutaj ten wyświetlacz z tyłu, ale to będziecie widzieć, jak on jest wyłączony, tak czy inaczej. Otwieramy drzwi, wychodzimy. W sumie zanim wyjdę, no to Wam pokażę, jak te drzwi jeszcze środkowe się zamykają. Dobra, teraz mogę sobie wyjść. Pokażmy, jak tutaj wygląda ciepły guzik. Ciepły guzik jest tutaj dotykowy, tak jak już w przypadku miękkiej hybrydy przegubowej. Wystarczy dotknąć, a drzwi się otwierają. To samo jest tutaj ze środkowymi drzwiami i również panel dotykowy, przycisk dla żądania wózka inwalidzkiego. No. Tutaj mamy oczywiście takie rzeczy jak awaryjne spuszczanie powietrza z drzwi, ale to w przypadku już jakiejś awarii czy jakiegoś niebezpieczeństwa. Tutaj mamy klapkę,
klapkę wlewu właśnie paliwa oleju napędowego do agregatu, do pieca Webasto. I co? I przejdźmy sobie do tyłu. To śmieszne coś na klapie to jest, to są czujniki parkowania. I tutaj ten wyświetlacz z zewnątrz, to o czym wam powiedziałem, czyli zamiast na górze jest kamera, na dole mamy wyświetlacz liniowy. Podniosę teraz klapę i zobaczmy sobie, jak to tutaj wygląda. Tutaj mamy wlew, zapewne jest podpisane jako punkt chłodzący, zapewne jest to do właśnie chłodzenia baterii. I tutaj mamy wszelkie oprzyrządowanie tego autobusu, grube kable, no bo to jest wysokie napięcie 600 V, więc no musi tutaj być grubo. Jakieś tam uziemienia, to też musi być, no i paczki baterii. Także no, tak to wygląda. Oczywiście wszystko się tutaj nie mieści pod tą klapą. Część urządzeń również jest na dachu tego autobusu. No bo popatrzcie, jak ten autobus wygląda. On jest krótki, jest mały, rozstaw osi, szerokość jest też mniejsza, ale jest on wysoki. Sprawia wrażenie takiego śmiesznego, ponieważ on ma te czerwone tutaj, te pomarańczowe, tak jak widzicie, nadbudówki. Bo tam są te urządzenia jeszcze napędzające, pomagające właśnie jechać temu autobusowi, służące właśnie do napędzania tego autobusu. To też dlatego on sprawia wrażenie takiego no bardzo kompaktowego. Wchodzę do środka tego autobusu, bo naprawdę słychać, że dzisiaj solidnie wieje wiatr. I drzwi, wiadomo, nie otwierają się w lewą stronę, tylko te drzwi się otwierają w prawą stronę. Pozwolę się im zamknąć. I wchodzę do środka. Dobra, no to była cała prezentacja tego Solarisa. Nie ma tutaj za bardzo co do pokazywania w większej ilości. Ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Standardowo widzimy się podczas kolejnych moich produkcji. Siemanko!